Halo, halo, cześć, witajcie, Tomasz z tej strony i witam Was na kanale Koszary Tradingu. W tym materiale kontynuujemy sobie serię na temat różnego rodzaju ciekawych projektów pod HOSSE i dzisiaj pomówimy sobie na temat projektów związanych z trendem gamingu, ponieważ uważam, że ten trend będzie jednym z wiodących podczas kolejnej HOSSY. Obok takich trendów jak AI, czy chociażby A1, czy RWA, myślę, że może być to jeden z najbardziej grzanych trendów, więc warto jest szukać tutaj ciekawych projektów, które mają potencjał do tego, aby gdzieś tam podczas HOSSY osiągnąć fajne zwroty z inwestycji. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zawsze szukam projektów, które są na wczesnym etapie rozwoju, które mają mały market cap i które mają spory potencjał do tego, aby gdzieś tam stać się jednymi z liderami tej branży. I dzisiaj pokażę Wam trzy projekty, które moim zdaniem mają ku temu potencjał, mają odpowiednie cechy oraz inne jakby rzeczy, które są potrzebne do tego, aby gdzieś tam odnieść sukces na rynku kryptowalut. Więc pokrótce każdy z tych projektów Wam omówię. Powiem, dlaczego uważam osobiście, że mają one potencjał do tego, aby stać się czymś dużym podczas HOSSY. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna. Wszystko, co mówię, jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Tak więc możesz się z tym zgadzać, możesz się z tym nie zgadzać. Oczywiście tych projektów jest cała masa, więc każdy z Was może mieć jakieś swoje pomysły co do tego, jakie projekty mają największy potencjał. Oczywiście jak będzie, to wszystko rynek zweryfikuje, ale ja dzisiaj podzielę się po prostu trzema, które osobiście uważam za warte uwagi. No i oczywiście jestem otwarty na dyskusję w komentarzach, więc dajcie znać, jakie projekty Wy uważacie za najbardziej wartościowe z tego trendu, które Wy kupujecie, które macie w portfelu, no i także dlaczego akurat te projekty. I zanim przejdziemy do konkretów, to mam do Ciebie jedną małą prośbę, abyś, jeżeli tego jeszcze nie robisz, zasubskrybował nasz kanał i kliknął dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zajmie Cię to dosłownie minutkę, a dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. A więc, jeżeli to już zrobiłeś, to przejdźmy do konkretów. Okej, przechodzę sobie już do konkretów. Pierwszym projektem, który chciałbym omówić, jest nasz polski GameSwift. Oczywiście polski, ponieważ stoi za nim polski team. No i generalnie projekt GameSwift jest to swego rodzaju takie studio do tworzenia innych gier. Mają oczywiście oni także swoją grę, która polega na takiej strzelance gdzieś tam w kosmosie. Generalnie podejrzewam, że większość z Was ten projekt kojarzy, wie mniej więcej, o co w nim chodzi. No i generalnie, jeżeli chodzi o ten projekt, to jest on o tyle ciekawy, że łączy on w sobie kilka takich trendów, które mogą gdzieś tam okazać się sukcesem właśnie w kolejnej HOSSY. Ponieważ po pierwsze jest to projekt oczywiście z trendu gamingu, to jest jakby sprawa jasna, ale łączy on w sobie także inne cechy, takie jak chociażby interoperacyjność, czyli jakby nadaje nam tutaj możliwość gdzieś tam poruszania się po różnych sieciach, nie tylko jakby na jednej konkretnej. Mają oni nawet zbudowany swój własny bridge do tego, aby przenosić właśnie token GameSwift poprzez różne sieci. No i kolejną taką technologią, którą GameSwift w sobie posiada, jest taka narracja, która moim zdaniem będzie miała wzięcie gdzieś tam w kolejnych miesiącach podczas HOSSY, jest to modularność, czyli generalnie projekt GameSwift opiera się na blockchainie modularnym i do tego dochodzi nam jeszcze technologia ZKAVM, czyli Zero Knowledge Proof, czyli mamy tutaj taki miks różnego rodzaju technologii, które aktualnie są na rynku dosyć nowe, ponieważ blockchainy modularne są stosunkowo nową technologią. Tak naprawdę w tej chwili tutaj, jeżeli chodzi o lidera, to mamy na przykład Celestię, czyli projekt TIA. Technologia Zero Knowledge jest bardzo na wczesnym etapie i dopiero gdzieś tam się rozwija, ale myślę, że w kolejnej HOSSY zobaczymy właśnie wysyp projektów związanych z tą technologią i myślę, że może być to ciekawa narracja. No i do tego dochodzi nam właśnie ta interoperacyjność oraz gaming, więc generalnie ten projekt jest takim miksem wielu narracji, które moim zdaniem mają potencjał do tego, aby być mocno grzane podczas kolejnej HOSSY, a tym samym projekty, które w tych właśnie narracjach się znajdują, mają potencjał do tego, aby rosnąć. Generalnie, jeżeli chodzi o GameSwift, to jest to platforma, która będzie służyła do wypuszczania gier na blockchainie, czyli po prostu projekty, które będą tworzyły swoje gry, będą mogły właśnie za pośrednictwem GameSwifta swoje gry publikować. No i do tego wszystkiego będzie potrzebny im właśnie token GameSwift. Jeżeli chodzi o ten token, to aktualnie ma on wycenę na poziomie 24,5 miliona dolarów. I jak spojrzymy sobie na wykres, to tak naprawdę przez ostatnie gdzieś tam miesiące ten token od swojego startu tutaj szurował po dnie. No tutaj wiele się po prostu nie działo, aż do 22 listopada, kiedy ten token od tamtego dnia do dzisiaj wzrósł około, no w szczycie było to prawie 200%, aktualnie jest to około 180%, więc zrobił bardzo fajny wynik. A wciąż ten market cap jest na bardzo niskim poziomie, ponieważ patrząc sobie gdzieś tam na takie topowe projekty z market capu pod kątem właśnie gamingu, no to tam mamy wyceny na poziomie około 300 milionów, 200 milionów, 100 milionów, więc no gdzieś tam cały czas ten potencjał do wzrostów
Jest. Jeżeli chodzi o tokonomię projektu, to jest ona przez wielu uważana za bardzo korzystną, za bardzo dobrze przygotowaną. Mamy tutaj różnego rodzaju podziały, jeżeli chodzi właśnie o tokeny, które widzimy, że 4% całego obitego supply było przeznaczone na airdrop. Tutaj airdrop był dla osób, które wykonywały konkretne misje na platformie Galaxy. No i tutaj, jeżeli chodzi o vesting, to wynosił on 5 miesięcy, więc no było to takie przymusowe przetrzymanie tego tokena, ale myślę, że dla wszystkim wyszło na dobre, ponieważ w ciągu tego czasu GameSweep bardzo mocno właśnie wzrósł, więc jeżeli ktoś go przetrzymał do tego czasu, albo o tym zapomniał, na przykład jak ja i dopiero sobie przypomniałem o tym jakiś czas temu, no to mile się zaskoczył. Jeżeli chodzi o wszystkie inne procenty, czyli wszystkie inne gdzieś tam podziały całej tej ekonomii, to są one w większości objęte 12-miesięcznym cliffem, czyli w tym czasie nie możemy jakby nic z tymi tokenami zrobić, są one zablokowane i później mamy jakiś okres jeszcze jakby ich wypłacania. Czyli nie jest tak, że po 12 miesiącach te tokeny będą od razu wszystkie dostępne, tylko jakby będą gdzieś tam co miesiąc wypłacane. I tu na przykład widzimy, że dla osób, które wchodziły w rundzie seed, jest to 18 miesięcy, private round jest to 14 miesięcy, no i wszystkie właśnie jakieś tam też publiczne mają także okres powiedzmy tutaj 5 miesięcy, więc ta ekonomia jest bardzo dobrze przemyślana pod kątem, aby ta presja sprzedażowa nie była jakaś tam duża w jednym momencie, tylko żeby to wszystko było rozłożone właśnie w czasie. Więc pod tym kątem projekt wygląda naprawdę mocno. No i osobiście uważam, że tego typu projekty, czyli właśnie projekty, które niekoniecznie tworzą jakieś swoje gry tylko, chociaż GameSweep taką grę też stworzył. Jest to oczywiście gra Star Heroes, która jest taką typową strzelanką gdzieś tam w kosmosie. Jest ona przez sporą część graczy Web2 oceniana bardzo pozytywnie, więc podejrzewam, że ta gra będzie popularna i dużo osób będzie w nią grało, po prostu jest fajna. Ale poza tym, no GameSweep, jeżeli chodzi o jego taki główny model biznesowy, no to jest właśnie bycie takim miejscem dla innych projektów, które tworzą swoje gry, które tworzą swoje produkty. I tak jak powiedziałem na początku, będzie wymagało to tych projektów posiadania tokena GameSweep, więc to wszystko gdzieś tam sprawia, że ten token posiada użyteczność i to całkiem sporą, więc możemy spodziewać się, że gdzieś tam po prostu w czasie będzie rósł on na wartości. I dla mnie osobiście jest to jeden z topowych projektów, które pod hossę właśnie z trendu gamingu dla siebie akumuluje. Aktualnie, tak jak mówiłem, zaliczyliśmy spore wzrosty, które w przeciągu ostatniego miesiąca jest to ponad 360%, więc aktualnie jesteśmy bardzo blisko ATH, które miało miejsce na poziomie 47 centów, a aktualna cena to 44 niecałe. Więc tutaj, jeżeli chodzi o moją strategię, no to ja nie sprzedałem żadnego tokena z airdropa, cały czas wszystko to trzymam, a trochę tych tokenów gdzieś tam udało mi się zebrać. No i dodatkowo jeszcze będę dla siebie dokupował ten projekt na jakichś lokalnych dołkach. Powiedzmy, będę chciał akumulować go maksymalnie do market capu na poziomie około 25 milionów, więc aktualnie czekam, aż troszeczkę jeszcze ta cena, mam nadzieję, zjedzie. Jeżeli nie, no to trudno, całkiem sporą paczkę tokenów już mam. No i ona zostaje ze mną na kolejne miesiące, bo tak jak mówiłem na początku, uważam, że cały trend gamingu będzie miał się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kolejną hostę. Uważam, że będzie to jeden z najmocniejszych trendów i warto gdzieś tam się pod to przygotować i odpowiednie projekty wybrać. A ja uważam, że GameSweep jest jednym z tych projektów. No i co najważniejsze, nie tylko ja tak uważam, ponieważ nawet najwięksi gdzieś tam twórcy, jeżeli chodzi właśnie o rynek kryptowalut, bardzo mocno ten projekt chwalą i mówią o nim bardzo dobrze. Między innymi są to takie osoby jak Coin Bureau, czyli jeden z takich największych youtuberów, jeżeli chodzi o branżę kryptowalut, który na Twitterze ma prawie 1 000 000 obserwujących, czy chociażby takie konto jak Altcoin Daily, które jest jednym z wiodących, jeżeli chodzi o Twittera. No i oni generalnie bardzo pozytywnie się o GameSweepcie wypowiadają, więc pokazuje to, że jest to projekt, który nie tylko gdzieś tam na polskiej scenie jest dobrze rozpoznawalny, ale także na światowym rynku krypto jest on bardzo szanowany i przez wielu uważany za ciekawy projekt pod hossę. Gdzie ten token możecie kupić, to m.in. dostępny jest on na giełdzie Bybit. Jeżeli konta na Bybicie jeszcze nie posiadasz, zapraszam Cię do jego założenia z linku w opisie, ponieważ dzięki temu otrzymujesz dostęp do dodatkowych benefitów. Przede wszystkim, mając konto z linku w opisie, otrzymujesz 10% rabatu na wszystkie opłaty na tej giełdzie. Z kolei za zrobienie pierwszej wpłaty na minimum $100 otrzymujesz bonus w postaci $30 do wykorzystania właśnie na giełdzie oraz tak
także bardzo fajną funkcjonalnością jest to, że otrzymujesz dostęp do roli VIP w naszym Discordzie. Jeżeli cię jeszcze na nim nie ma, to także link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. I tutaj po zarejestrowaniu się na giełdzie, dokonaniu właśnie tej pierwszej wpłaty, przechodzisz sobie do zakładki Odblokuj dostęp VIP i tutaj w instrukcji masz wytłumaczone wszystko krok po kroku, co i jak należy zrobić, aby właśnie ten dostęp VIP sobie odblokować. No i właśnie wtedy odblokowujesz sobie dostęp do dodatkowej sekcji, na której znajdziesz masę materiałów odnośnie rynku krypto, która normalnie nie jest dostępna. No i właśnie posiadając tą rolę VIP odblokowujesz sobie dostęp do dodatkowych treści. I są to generalnie niektóre treści publikowane na naszej grupie płatnej, czyli na arenie tradingu. Tutaj jest około 30% właśnie tych treści. Masz dostęp do różnego rodzaju zagrań tradingowych, do tego, co dzieje się na rynku, do różnych danych odnośnie tego rynku, więc po prostu otrzymujesz dodatkową wartość w postaci dostępu do informacji, które normalnie dostępne nie są. Więc reasumując, jeżeli konta na Bybicie jeszcze nie posiadasz, to z linku w opisie zakładasz sobie konto, przelewasz tam sobie minimum $100, następnie wchodzisz do naszego Discorda, do zakładki Odblokuj dostęp VIP i tutaj w instrukcji przechodzisz przez wszystkie kroki, zajmie ci to około 2 minuty i dzięki temu masz właśnie tą rolę VIP, która uprawnia cię do dodatkowej sekcji. Także serdecznie zapraszam, jest to fajny taki dodatek do tego, że po prostu no macie konto na tej giełdzie, a moim zdaniem jest to giełda numer 1 w tej chwili, jeżeli chodzi o cały rynek krypto, więc zdecydowanie warto jest mieć tam konto. I tylko jeszcze powiem, że jeżeli konto na Bybicie już posiadasz, a chciałbyś otrzymać dodatkowe fundusze na jakieś tam inwestycje, to także masz możliwość odebrania $30 bonusu i wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby właśnie to zrobić, znajdziesz na moim Telegramie. Link do tego Telegrama znajdziesz także w opisie tego filmu i tutaj w przypiętej wiadomości będziesz miał krok po kroku wszystko, co należy zrobić, aby właśnie takie $30 sobie odebrać. Jest to akcja nielimitowana, każdy może to zrobić, bez względu na to, kiedy będziesz to robił, czy to będzie w tym miesiącu, czy w kolejnym, czy za pół roku. Ta akcja jest ciągle dostępna, więc możecie sobie takie właśnie $30 w USDT odebrać, no i następnie przeznaczyć to na dowolny cel na Bybicie, czy sobie to gdzieś tam wypłacić. Jest to już jakby zależne od Was. Jest to akcja dla osób, które konto na Bybicie już posiadają. Także link do Telegrama także macie w opisie tego filmu. Okej, kolejnym projektem, o którym sobie powiemy, jest projekt Sharpnel. I tak najprościej opisując ten projekt, to powiedziałbym, że jest to taki Counter-Strike na blockchainie, ponieważ jeżeli chodzi o samą grę, to jest to typowa strzelanka. Sam gameplay jest właśnie podobny do Counter-Strike'a, z tym, że jest to gra budowana na blockchainie, więc no różnica jest taka, że wszystko, co w tej grze osiągniemy, wszystkie jakieś tam skórki, nieskórki, które zdobędziemy, są tylko i wyłącznie nasze i są one w postaci NFT-ków. No i tutaj właśnie w całej grze także ten token Shrap będzie wykorzystywany do różnego rodzaju opłat. Będzie on służył do kupowania różnych właśnie jakichś tam skórek, postaci, ulepszeń i generalnie wszystkiego, co w tej grze będzie się działo i co będzie można gdzieś tam kupić oraz sprzedać. Więc będzie tutaj po prostu osobny marketplace właśnie na różnego rodzaju przedmioty z tej gry i wszystko będzie odbywało się w parze do tokena Shrap. Generalnie ten projekt jest na wczesnym etapie rozwoju i aktualnie pojawiają się już możliwości, aby zapisywać się do testowania tej gry. No i generalnie, jeżeli chodzi o samą grę, to będzie ona dopiero wychodziła już w tym miesiącu. Będzie można gdzieś tam ją sobie testować i po prostu brać udział w jakichś tam pierwszych rozgrywkach. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to się uda, no i jak gracze będą się do tego gdzieś tam odnosili, czy ta gra będzie się im podobała, czy nie. No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o gaming, no to najważniejszą rzeczą jest oczywiście to, aby gra dawała no, przyjemność, żeby ktoś chciał w nią grać, a nie grał w nią tylko dlatego, że można na niej zarobić, ponieważ długoterminowo taka gra no, nie ma prawa się udać. Jeżeli chodzi o ten projekt, to to, co widzę w nim, że jest najmocniejsze, to między innymi zespół, który stoi za tą grą, ponieważ mamy tutaj naprawdę doświadczoną ekipę, która ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o gaming. Mamy tutaj osoby z nawet 20-letnim doświadczeniem w gamingu, które pracowały przy różnych wielkich tytułach, takich jak chociażby Halo czy Call of Duty, więc nie są to oczywiście osoby z przypadku, mają oni doświadczenie, wiedzą jak tworzyć dobrą grę, wiedzą jak ją promować, więc tutaj wydaje mi się, że pod kątem właśnie teamu jest to jeden z mocniejszych projektów aktualnie w tym trendzie, więc myślę, że pod tym kątem możemy spodziewać się, że gra będzie naprawdę ciekawa, skoro takie osoby właśnie się za nią zabrały. Jeżeli chodzi o sam token, to jest on na sieci Avalanche.
I generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi właśnie o sieć Avalanche, to sporo gier będzie się tam budowało w najbliższym czasie, więc nie brałbym tego jako jakiś minus. Jeżeli chodzi o same liczby, no to w tej chwili moim zdaniem ten projekt jest bardzo wysoko wyceniany, ponieważ jest to ponad 50 milionów dolarów. No a biorąc pod uwagę to, że nie ma nawet jeszcze tutaj żadnej gry dostępnej, ponieważ jest ona dopiero gdzieś tam w fazie jeszcze przygotowania i dopiero ma się pojawić, no to ten projekt naprawdę ma sporą wycenę. Osobiście jeszcze w ten projekt mi się wejść nie udało, gdzieś tam go obserwowałem od samego początku, ale no jakoś po prostu nie wchodziłem. No i potem on już trochę odleciał, więc nie goniłem tego pociągu. Na razie tutaj się wstrzymuję i będę czekał na zejście do jakichś mniejszych poziomów. Mam nadzieję, że takie jeszcze zobaczymy. Powiedzmy, że w przedziale około tych 30 milionów bardzo chętnie bym sobie jakąś paczkę zapakował. Jeżeli nie, no to będę obserwował dalej, co będzie się działo z projektem i podejmował decyzję odnośnie tego, czy wchodzić w niego gdzieś na tych poziomach. Aczkolwiek, jak mówię, wydaje mi się, że w tej chwili, patrząc na to, że tej gry jeszcze nie ma, no to jest on bardzo wysoko wyceniany. No i tu osobiście wolę już sobie poczekać, zobaczcie, jak to będzie wyglądało dalej i gdzieś tam podejmować decyzję na dalszym etapie. Tutaj patrząc sobie na samą grę, jak to wszystko wygląda, no to wygląda to całkiem dobrze. Wydaje mi się, że jeżeli ta gra będzie faktycznie ciekawa, będzie dawała jakąś tam przyjemność i będzie do tego połączona z możliwością zarabiania, to może być to po prostu coś fajnego, z czego ludzie będą chcieli korzystać. Sam chętnie bym taką gierkę sobie pograł, bo zawsze gdzieś tam byłem panem CS-a, więc próbowałbym sobie tutaj także sił w tej grze. A przy okazji, jeżeli będę w stanie coś na tym zarabiać, no to czemu nie? Myślę, że jest to fajne połączenie. No i teraz aktualnie czekamy właśnie na to, co ta gra przyniesie, jak będzie wyglądała. No i tutaj dużo pod kątem ceny będzie miało właśnie to znaczenie to, jak ta gra wyjdzie podczas premiery, jak będzie się podobała, czy ludzie będą chcieli w nią grać, czy nie. Więc do tego momentu się wstrzymuję z zakupem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało później, ale wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych projektów, który aktualnie warto jest obserwować. Tak tylko dopowiem, że jeżeli chodzi o wszystkie te projekty, to linki do CoinGecko, czy tam do strony głównej, zostawię Wam w opisie tego materiału, więc tam będziecie mogli sobie je sprawdzić. Ostatnim projektem, który sobie omówimy i który na tym kanale był już omawiany, miał on sobie osobny filmik, do którego teraz odnośnik pojawi się tutaj w prawym górnym rogu, więc jego dokładny research możecie sobie sprawdzić właśnie tam. Aczkolwiek chciałbym o nim wspomnieć jeszcze raz, ponieważ uważam, że jest to projekt, który z właśnie trendu gamingu ma ogromny potencjał na to, aby gdzieś tam w kolejnej hoście naprawdę zrobić fajne wyniki. Jest to generalnie projekt, który po pierwsze jest największy z całej trójki, ponieważ jego market cap to jest ponad 127 milionów dolarów. No i po drugie jest to także projekt, który ma już za sobą jedną hostę. Więc generalnie jest to delikatny minus, ponieważ no tamte projekty są świeże, mają świeże emocje, więc no jakby tutaj mają dopiero przed sobą te największe wzrosty, miejmy nadzieję. A jeżeli chodzi właśnie o projekt Naka, no to on miał już swoją premierę właśnie tutaj przed samą hossą w 2021 roku. Bardzo mocno spompował, no i potem gigantyczny spadek i później przez wiele miesięcy szurował on po dnie. I aktualnie jest on około 70% od swojego ATH. Jednak ten projekt ma kilka rzeczy, które uważam, że są kluczowe i które mogą sprawić, że spokojnie będzie w stanie przebić to swoje ATH podczas kolejnej hossy. No i po pierwsze, tak jak mówiłem w filmie swoim pierwszym odnośnie tego projektu, to taką największą tutaj zaletą, jaką widzę, jest ogromne community, ponieważ w tej chwili mają oni zarejestrowanych ponad 750 tysięcy osób na swojej platformie, więc jest to ogromna społeczność, oczywiście nie wszyscy są tutaj w ten projekt zaangażowani, są to po prostu osoby zarejestrowane, no ale pokazuje to, że ten projekt ma wokół siebie sporą społeczność, a społeczność w branży krypto jest po prostu wszystkim. Jeżeli projekty mają dużą i udaną społeczność, to mają potencjał do tego, aby być czymś dużym. I trzeba też mieć na uwadze, że ten token wychodził w czasie, kiedy mieliśmy już no po prostu hossy na rynku, tak? Projekty bardzo mocno gdzieś tam pompowały, było sporo emocji, więc no on gdzieś tam wbił się w tą narrację, bardzo mocno wypompował, no i później spadł. Aczkolwiek wydaje mi się, że w tamtym czasie jeszcze mało kto w ogóle gdzieś tam ten projekt no znał, wiedział, jak on się tam rozwinie dalej. Bardziej były to po prostu takie świeże właśnie emocje. No a teraz ten projekt, mimo tego, że tutaj bardzo mocno ucierpiał, bardzo mocno gdzieś tam spadł, to cały czas team pracował, cały czas rozwijał ten produkt, no i aktualnie widzimy coraz większe nim zainteresowanie.
Tutaj ten projekt teraz wzrósł do poziomu około 2 dolarów. No i sporo jeszcze ma przed sobą, żeby wrócić do swojego ATH. Taka druga rzecz, którą chciałbym tutaj wspomnieć, jest także to, że Alex Becker, czyli jeden z takich najbardziej znanych twórców, jeżeli chodzi o krypto, który posiada ogromne konto na Twitterze oraz na YouTubie, gdzie ma ponad 1 000 000 subskrybentów, stał się adwajzorem tego projektu. Generalnie, jeżeli chodzi o Alexa, no to jest on znany z tego właśnie, że zajmuje się najbardziej branżą gamingu. No i tutaj właśnie stanie się adwajzorem projektu Nakamoto Games sprawia, że ten projekt staje się jeszcze bardziej taki legitny, bardziej taki uwierzytelniony. No i pokazuje to po prostu, że projekt się rozwija, skoro rozwija takie właśnie partnerstwa. Jeżeli chodzi o samą platformę, no to jak mówiłem także w tym pierwszym filmie, tutaj te gierki, no one nie są jakieś ambitne. Są to raczej takie gierki, które są dostępne chociażby w Google Play czy App Store, czyli takie bardziej komórkowe, takie zabijacze czasu. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli chodzi o sam token, no to jest on wykorzystywany właśnie na tej platformie, a patrząc na to, jak dużą ilość tutaj użytkowników ma ona tutaj już w tej chwili zonboardowana, no to możemy się spodziewać po prostu tego, że gdzieś tam podczas właśnie no takiego trendu na gaming ten token może być rozchwytywany i może moim zdaniem gdzieś tam do tych swoich poziomów wcześniejszych wrócić, a nawet je przebić. Więc moim zdaniem jest to jeden z projektów, który warto jest obserwować. Ja osobiście w tym projekcie jestem już zaangażowany od jakiegoś czasu. No i generalnie od ostatniego filmu, który pojawił się jakiś czas temu, bo był on publikowany w październiku, no to ten token już bardzo mocno spompował, bo aktualnie jest to ponad 100%, więc fajny wynik, więc jakby ta inwestycja jest już mocno na plusie, a wydaje mi się, że spokojnie jeszcze będziemy dalej się pieli do góry wraz z rozwojem całego trendu gamingu oraz większego zainteresowania właśnie tym trendem. Tutaj jeszcze taka szybka informacja, ponieważ jakiś czas temu otworzyliśmy podobnie nabór do naszej grupy płatnej, czyli Areny Tradingu, na której znajdziesz masę materiałów odnośnie właśnie rynku kryptowalut. Między innymi znajdziesz tutaj sekcję z low capami oraz degenami, którą osobiście prowadzę. Oprócz tego znajdziesz tutaj także sekcje z tradingami, graniem na dźwigni, czy chociażby na spocie. Więc jest to generalnie taka grupa, która zrzesza różnego rodzaju specjalistów właśnie z rynku krypto, którzy specjalizują się w konkretnych branżach. No i tutaj publikują treści odnośnie tego, co sami rozgrywają, w jaki sposób to robią, dzielą się swoimi przemyśleniami. Więc jest to taka grupa, na której znajdziesz tak naprawdę przegląd całego rynku krypto, dzięki czemu jesteś w stanie mieć po prostu przewagę, jesteś w stanie gdzieś tam być na bieżąco z tym, co na rynku się dzieje, a wiemy, że każdy ma ograniczoną ilość czasu, więc no nie da się śledzić wszystkiego. Więc jeżeli chciałbyś tutaj dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda, ile to kosztuje, bo tak jak mówiłem, grupa jest płatna, to w opisie tego filmu znajdziesz formularz do wypełnienia. Jest tutaj takich kilka podstawowych pytań odnośnie twojej sytuacji, odnośnie tego, jakie masz już teraz doświadczenia, abyśmy wiedzieli po prostu, jaki masz profil, jakby czego potrzebujesz i czy Arena może ci to zapewnić. I na podstawie tych odpowiedzi później ktoś z naszego teamu się z tobą skontaktuje, umówi taką krótką rozmowę, na której powie ci wszystko co i jak, odpowie na wszystkie pytania, jakie będziesz miał, no i dzięki temu dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz, aby gdzieś tam dalej podjąć decyzję odnośnie tego, czy chcesz właśnie do Areny dołączyć, czy nie. Aktualnie nabór jest otwarty do około końca grudnia i później będzie on zamknięty ponownie na pół roku, więc masz jeszcze czas, aby się gdzieś tam tego wszystkiego dowiedzieć. Link do tego formularza masz w opisie tego filmu, także serdecznie zapraszam. No i przechodzimy do podsumowania. Okej, a więc reasumując, były to 3 projekty z trendu gamingu, które moim zdaniem mają spory potencjał pod kolejną HOSę. Oczywiście tych projektów jest cała masa i można by tutaj jeszcze sporo o tych projektach mówić, aczkolwiek no nie da się śledzić wszystkich. Dla mnie te 3 projekty, które wymieniłem, są takimi topowymi, które uważam, że mają duży potencjał do tego, aby być czymś dużym podczas HOSy, które mają mocne community, mają produkt, mają ciekawą narrację i po prostu uważam, że są one warte uwagi. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy projekty z tego trendu obserwujecie, czy w ogóle ten trend obserwujecie, czy uważacie, że będzie on czymś dużym, czy raczej nie. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii, więc dajcie znać w komentarzu. A na dzisiaj to było już w sumie na tyle, także dzięki za obejrzenie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!